Ten projekt zwrócił moją uwagę, ponieważ wcześniej czegoś takiego nie czytałem, nie widziałem. Scenariusz bardzo dobrze skonstruowany, świetnie napisany, bardzo opisowo, bardzo filmowo. I zestawienie dwóch pokoleń, siły tej dzisiejszej buntu najmłodszego pokolenia z tym pokoleniem, które gdzieś tam się buntowało też, ale trochę inaczej. Wydał mi się bardzo interesujący, ale głównie dlatego, że chyba, że jest to bardzo, tak jak wszędzie mówię, jest to aktualny temat bardzo. Czyli temat buntu, negowania rzeczywistości, niezgody na to, co się wokół nas dzieje. To świetnie napisany scenariusz, bardzo filmowo, bardzo opisowo. W scenariuszu pojawiają się fantastyczne postaci młodych ludzi, reprezentujących to najmłodsze pokolenie, w których drzemie wielka siła, wrażliwość, indywidualność. Moja postać jest jakby trochę lustrzanym odbiciem tych ludzi. Tak jak mówię, on jest jakby nimi, tylko 20 lat starszymi, z większym doświadczeniem. On jest jakby ich odbiciem, 20 lat starszym, z większym doświadczeniem. Również jest buntownikiem. Za swoich czasów się buntował. Miał podobną przeszłość. Wychowywał się w domach dziecka. Tułał się po poprawczakach. Później trafił sam do takiego ośrodka wychowawczego, gdzie się prostował, poszedł na studia, studiował resocjalizację, pedagogikę, nie, resocjalizację i filozofię. I tak jak powtarzam, on w tych młodych ludziach widzi siebie, ma z nimi, myślę, że jest jego powołaniem pomagać takim dzieciakom. Jest mu łatwiej, no bo sam to wszystko przeżył wcześniej.